kwietnia. Wczoraj w Indonezji odbył się nadzwyczajny szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Liderzy państw wezwali przywódcę birmańskiej junty do zakończenia przemocy, wypuszczenia więźniów politycznych i zapewnienia dostępu do kraju. Birma 1 lutego straciła demokratycznie wybrany rząd. Narodowa Liga na Rzecz Demokracji na czele z noblistką Aung San Suu Kyi została aresztowana i pozbawiona władzy. Pieczę nad krajem przejęło wojsko, które nie ma społecznego poparcia. Od pierwszych dni po puczu trwają uliczne protesty, brutalnie tłumione przez służby bezpieczeństwa. Według organizacji monitorujących sytuację w Birmie mundurowi zabili 745 osób. Kryzys chce zakończyć Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Wczoraj w Indonezji odbył się nadzwyczajny szczyt przywódców stowarzyszenia. Sytuacja w Birmie jest nie do zaakceptowania i nie powinna trwać. Przemoc musi się skończyć. Wrócić musi demokracja, stabilność i pokój w Birmie. Dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. W szczycie wziął udział generał Min Aung Hlaing, lider puczu, pełniący obowiązki przywódcy Birmy. Obalony demokratyczny rząd sprzeciwił się zaproszeniu generała na szczyt stowarzyszenia. Takie samo zdanie przekazała organizacja praw człowieka Human Rights Watch. Min Aung Hlaing, któremu grożą sankcje za udział w popełnianych przez armię okrucieństwach i brutalnych represjach na prodemokratycznych demonstrantach, nie powinien zostać zaproszony na międzynarodowe spotkanie dotyczące kryzysu, który sam stworzył. Podczas szczytu liderzy krajów Azji Południowo-Wschodniej wezwali przywódcę birmańskiej junty do zakończenia przemocy wobec cywilów, wypuszczenia więźniów politycznych i zapewnienia dostępu do kraju pogrążonego w chaosie wskutek wojskowego zamachu stanu. Nasze propozycje zostaną przyjęte. Generał Birmy w swojej odpowiedzi nie odrzucił ich. To bardzo zachęcający postęp. Obalony rząd przyjął te informacje z optymizmem i oczekuje rzeczywistej reakcji wojskowych władz. Z niecierpliwością czekamy na zdecydowane działania ze strony Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w celu zastosowania jego sobotnich decyzji oraz przywrócenia demokracji i wolności naszym obywatelom i regionowi. Liderzy krajów Azji Południowo-Wschodniej chcą też powołać wysłannika w Birmie, który ułatwiłby mediację pomiędzy wszystkimi stronami konfliktu. Domagają się też pozwolenia na wizytę w tym kraju specjalnej delegacji, możliwości dostarczenia pomocy humanitarnej oraz dialogu wszystkich stron politycznego.